Dawno nie było. Dobry. Dawaj, bo niektórzy już też są za kamerą. No właśnie, dlatego nie przyszliśmy. Cześć. Dlatego przyszły trener Tarasiewicz na pewno najbardziej. Na pewno. Gdzie jest, bo musimy tam. Jest? No. Tylko nie mogę chcecie o Szwecji gadać. Mam przygotowane i jutro robimy po treningu challenge. Zobaczymy, kto tak potrafi. Dobre, ponad 30 metrów do bramki Tomasa Ravelliego. Tarasiewicz, a i gol! Proszę Państwa, stało się to, na co zasłużyliśmy w tym spotkaniu. Jutro, ale to jest dobre, nie? Jutro po treningu trener, możemy sprawdzić. Trener ci powie, kto tak potrafi, tylko on. No wiem, słuchałem wywiadu. Zapytam o to, co było też znakiem firmowym trenera za kariery. Świetne uderzenie z dystansu, wszyscy o tym mówili, wszyscy wiedzieli, jaki jest znak firmowy Ryszarda Tarasiewicza. Kusi mnie porównanie, Adam Deja, Ryszard Tarasiewicz. Kto miał lepszy młotek, kto ma lepszy młotek, czy... Nie, no ja... Tak? Tak. Dziennikarze ze specjalizacji. Czekamy na trenera tutaj. Czekamy na trenera, bo trener się łatwił medialnie wczoraj. Żadnego... Więc to co trener lubi najbardziej. To Adaś chyba zaaranżował. Nie, jutro mamy pomysł. No. Po treningu robimy challenge. Chętnie się zgłaszają, żeby to powtórzyć. Nie ma, to tylko Adaś. No, słyszeli? No nie, słyszeliśmy, że on też nie. Słuchaliśmy wywiadu całego. Ale może nie, no, trener wjechał na ambicje? Ale lewą nogą tak, no, mało kto. No, no. A trener to jeszcze powtórzy? Carlos nie dokopnie z takiej odległości do bramki. A jak trenerowi piłkę ustawimy jutro? Nie ma, no ty chcesz, żebym ja w kulach chodził. A widziałeś to? Nie, nie widziałeś. No patrz. Jutro po treningu możecie się zgłosić. O, jakby to jeszcze leciało. Na ten ślizg czy na co? Czekaj. O. Robimy jutro odtworzenie. To może tu będzie łatwiejsze do odtworzenia? Tak? To bramkarz był źle ustawiony. Chodzisz w to, Adam, jutro? Tak, takie odległości na ten. Chodzisz w to jutro? Źle ustawiony. No nie ma. No jest, nie? Adaś, ty tego nie próbuj. Nie, nie, to nie jest. Jak tak jest? 12-13 metr bramki po drodze. Siłowi zawodnicy, bo ty jesteś techniczny, to tylko siłowi tak kopali. Ile razy trener musiał opowiadać o tym golu dziennikarzom? Nie opowiadałem, ale tak. Ale mnie to nie rajcowało. To takie to ja co tydzień strzelałem. A słyszeliście o bramce, jak on trening we Francji strzelił? Nie. Uderzył z rzut wolny z prawej nogi, sędzia kazał powtórzyć, ten ustawił drugi raz i uderzył z lewej nogi bramkę? Tak samo. Bramkę strzelił z prawej i z lewej nogi? Dwa jedziemy? Oni strzelili w 77, ja wyrównałem w 87 i oni w 93 na 2-1. A dzisiaj jak będzie? Dzisiaj? A ja się nie bawię. Ja cię mogę powiedzieć, jaki będzie wynik w niedzielę nasz. No to wie, jaki? Zwycięstwo. Ale mogę trenować, zależy czy tam zaczynamy. Czy zaczynamy normalnie dzisiaj, czy po prostu wchodzić, dacie części, jaki to fragment gry będzie, to tego czy wchodzić, to czy nie, dobra? Ja dobra, to się no to dlatego mówię. No co tam, będę się ten... Na tankowi był. Siema. Dobrze, dobrze. Pojedynkę Anglików pokonałeś, słyszałem. Proszę? Pojedynkę pokonałeś Anglików. Chciałoby się, nie? Numer 8, kto to jest numer 8? Ja bym żynął samochód, chyba 6. No. Trener? O. Jutro robimy po treningu taki challenge. Jesteś nominowany też. Wiesz, że kto zdanie do mnie pisał? Kto? Moja była, chciała wrócić, jak się dowiedziała, że mi tak przykro było. Serio? Nie. Ale to było śmieszne, nie? Serio. Wiedział ktoś mojej 17. Może wołem po la kamera. C'est pour toi la caméra. Je n'aime pas. Mais la caméra moi.
Nie, prawie podcast taki tam. No ty Karis, po francusku? Tak, po francusku, po wszystko. Uczyłem się w szkole. Ale trochę się ale generalnie cię chwalę. Comment ti t'appelle? Szybko. J'appelle Haris Memić. No dobrze, dobrze. I sama, sama. Ja znam tą bramkę. No i jutro będziesz ją odtwarzał. Bo trener mówi, że tylko ty to jesteś w stanie zrobić. Ze świadami. Tak. Dobra, jutro po treningu. Jak tam? Bardzo dobrze. Ile dzisiaj będzie Polska-Szwecja? 2-0. Dla? No dla kogo? Nie wiem. Dla Polski, nie? Pytanie. Ale co, Robert? Robert tam zapewni, czy kto? Czy ktoś nieoczywisty? Ktoś nieoczywisty. Robert da jedną, ale później tak będziemy w szoku do tej drugiej, nie? Jakaś ładna, ładna bramka będzie. No dobra, to jedną Robert, a drugą? Nie wiem. Zielu? No, Zielowi by się przydała, co brameczka? Może w końcu to ten moment, tak jak mi się przyda, co? No, no widzisz, to będzie kasus wstępnia. Nie no, 2-0, 2-0, na spokojnie. Czyli bierzemy, to jedziemy na mistrzostwo. Jedziemy. Dobra, sprawdzamy dalej. Dobra. Jak dzisiaj, panowie? Polska-Szwecja? Myślałem, że o Love Island zapytasz. A co w Love Island się dzieje? Bo ja nie oglądam. A co to jest? To co, Love Island czy Polska-Szwecja? Co wolicie? Ja oglądam Polskę. Właśnie koliduje dzisiaj, koliduje. Polska-Szwecja, bo ja nie wiem co to jest Love Island. To ile dzisiaj obstawiasz? Jedziemy na mistrzostwa czy nie? O, to czy mi z domu? Chodziło, że bardzo i nieważne jak wynik, nawet w karny, czy kurda, czy coś do grywka, nie wiem. 1-0. Ważne, że Polska mocne 1-0. Była na mistrzostwo świata i to najważniejsze. Ale budowę nie nagrywasz, wiesz? Musimy zacząć. Zaczniemy tam 40 minut biegu ciągłego, potem 16-16, 2 razy 8. Nie, bo nie tą kartkę wziąłem, bo... Jaki wynik dzisiaj? Ciężko określić jaki wynik, ponieważ to były małe gry. Trwające 2,5-3 minuty. No nie tutaj, tylko wieczorem. Jaki wynik? Tak. Awansujemy. No zna trener selekcjonera, więc jest spokojny. Dlatego jestem spokojny i myślę, że awansujemy. Kapi, słyszałem, że u dietetyka byłeś. Byłem, no. Jak było? Nie musiałem iść, ale byłem, o tak. Fajnie było? Fajnie, fajnie było. Czego się dowiedziałeś? Że nie mogę pić kawy z mlekiem, tylko kawę z mlekiem roślinnym i olej kokosowy do tego. Olej kokosowy? Tak, olej kokosowy. No rany. Będziesz stosował się? No, muszę. Chcę polepszyć tam wszystko sobie, żeby wyniki były coraz lepsze. Osiągi mocniejsze. Dobrze, trzeba się słuchać. Będziesz jak lewy, nie? Potem już tylko takie te jagody goi i te sprawy. A jaki dzisiaj wynik będzie? 2-0 dla Polski. Dobrze, idziemy dalej z ankietą. Jaki wynik? 2-1. 3-0 dla Polaków. Właśnie drugi worek. O! No. Kapi, słyszałem, że kupiłeś nowy samochód. No, kupiłem, tak się składa, BMW-kę, już podjechane na areczkę ty jest. Ty dopiero co prawo jazdy zrobiłeś, ile tak. dni temu? Z tydzień temu, tak. Nie, nie próżnujesz? Nie, chciałem właśnie od razu tak kupić samochód, żeby nie wypaść z wprawy tak zwanej. Tak, jeździsz już? Jeżdżę. Zrobimy jakiś wywiad za kierownicą. Nie, za kierownicą lepiej nie. Przetestujemy ja się. Tak skupiony jadę. Tak? Jeździsz tak? Nie. Będziemy nie, zaraz ale... się czaić, jak będziesz wyjeżdżał, zobaczymy. Ale ja wyjeżdżam i tak ostatni, bo obok mnie stanęli samochody, to nie wyjadę. A ty tyłem zaparkujesz? Umiesz? Ciężko. Czy sobie kartę inwalidy załatwisz, żeby szerzej nie, było? Nie, mam zielony listek z tyłu. 2-0 pewniak. Cały czas. No dawaj. Dałem Mati 2-0. To się udało. Mam nadzieję, że zdążyła kamera. Jak coś to zmontujemy. Nie no, tu nie trzeba co montować. Jaki wynik, Moli? Zostawiam bez komentarza dzisiejsze gierki.
Ale nie, Jezu, Krzepo to samo, ja się Krzepa pytam, jaki wynik, on 10 punktów. Ale to ja, Polska. Co wynik? Wieczorem, no, Polska. Chłopie. No, pan Czesław zostaje bohaterem narodowym, nie obchodzi mnie jaki wynik. I lewy, i lewy, i lewy, i gol! Duża Zieliński, Zieliński! Stępień trafił. Wyniki strzelców. Ale kapi też trafił, to trzeba trafiłem, oddać, nie? Trafiłem wynik. Ale bez strzelców, więc jesteś drugi. Widziałeś? Widziałeś? No wszystko widzisz i wszystko nagrane. Ludzie zobaczą. No właśnie, kurde, to jest... Powiedz, ile pieniędzy wygrałeś. Dużo. Nie obstawiłeś tego. Nie, no gdzie? No jakbyś, nie, nie jakbyś mógł, nie? No właśnie. Ale? Kurde, miałem... Udało się z tym. Idealnie powiedziałem. Miałeś przecieki od Matiego Michniewicza pewnie. No tak, od tego. Od tego młodego. Powiedział ci? Powiedział, no. Tak to no, będzie. Nieuczciwa rywalizacja, widzisz. Kapi też trafił, też słyszał coś tam. Też? Kątem ucha. No też powiedział 2-0, ale strzelców nie trafił. Bierzesz udział w challenge'u z wolnego, żeby powtórzyć gola trenera po treningu? Z treningu? Z trenera? No, widziałeś tego gola ze Szwecją? Nie widziałeś. Którego? No jak trener grał, no ci zaraz pokażę. No nie, nie widziałem, nie widziałem. Czekaj, czekaj, czekaj. Jest taki odległo, o kur... Nie, no nie. Tak? Spróbujesz? Wejdź na mojego Instagrama, zobaczysz podobną. No czyli jesteś w stanie to zrobić? W stanie nie, byłem wcześniej. No, chyba... no zaraz możemy, wiesz. Nie, no chyba... Zaktualizujesz. No to... Ale spróbujemy, spróbujemy. Dobrze. Może tu siądzie. Cześć Ali, fajna pogoda, nie? Dzień dobry. Fajna pogoda? Welcome to Polonia. What a penalty. Oj, oj. Prawie wpadło. Daj Kobi. O, daj są. Czekaj, bo daj są petarda strzela. Jo! No? Ja mogę zawsze spróbować, nie? Dobrze, Kobi, ambitnie. Ja otwarty, tak? Zobaczymy jak pójdzie. Dawaj. Ten jest prostego. A, prostego ma być, tak? Trenerze, nie takie proste te rzuty wolne. Nie jest proste, no. Tylko, że to, mówię, to się akurat, nie wiem, w tydzień, w dwa tygodnie się nie uczy tego. No. Trzeba się uczyć w wieku 13-14 lat i przez x lat powtarzać. To jest element techniczny, trzeba powtarzać codziennie. Ale można skorygować ustawienie stopy, nogę postawną, uderzenie. No i trzeba powtarzać. To nie tam. Wstępie tylko... robisz furorę w internecie już, wiesz? Czemu? Ty co i trenujesz, a już jest filmik, jak wytypowałeś wynik? Tak? Jesteś nazwany wizjonerem. Jackowski, nie stępień teraz. Jackowski. Ale widzę, że sobie wziąłeś do serca, że wiesz, jak Zielu trafił, to ty teraz też już trenujesz, żeby... Jeszcze tylko ty zostałeś, żeby trafić. Jak Zielu strzelił, to ja też już muszę, nie? Już w niedzielę. Tak, dokładnie. Tak, bo ja finał proce będzie. No czekaj, no tak jak trener ze Szwecją. Widziałeś? No to teraz... Już próbowałem. No czekaj, no spróbujemy. Ostatni raz. Ostatni strzał. Pasioń. Nie, ona tak do okienka leciała. To się nie uda. Nie uda się. Jak reprezentant reprezentacji ocenia pozycję? Którą? Bo trzy gramy. No najważniejszą, najstarszą powiedzmy. No. Szczerze, w porównaniu do meczu ze Szkocją, to nawet fajnie potrafili też pograć. Przecież to zmyłka była. Zmyłka? Trener Czesiu wymyślił jakiś plan i wyszło, nie? Jest to pewnie zadowolenie, nie? Z Gdyni jest i tak dalej. No wiadomo. Miałeś rację, Moli, nie? Czesiu bohaterem. No tak, no. Prosta sprawa. Znasz się na rzeczy. No, można tak powiedzieć, chociaż to nie zawsze się sprawdzają prognozy. Na jaki w niedzielę będzie wynik? Oczywiście, że pozytywne. Z handicapem Arka.
Musisz teraz jak wstępie mówić, jaki wynik dokładnie, kto strzeli gola. Nie, nie. Dla wstępiego ten, na urodziny kupujemy tarota, będzie układał nam szatni przed meczami. Jak zaparkowałeś, przodem czy tyłem? Tyłem. Tam na końcu widać już. Więc chyba powinno być ok. Z dużej odległości nagrywać, czy nie ma czego się bać? Z dużej, lepiej z dużej. Na wszelki wypadek. O tutaj kierowcę, tu nagrajcie tego. Czym on jeździ? A ja czym ty jeździsz? To jest drugi etap jakiś? Tego. No co, nie, musiałem się to, wiesz, wyprowadzić z Poznania. A, no dobrze. Myślałem, że na drugi etap jedziesz, wiesz? Dobra, jazda. No. Nie no, Czubi, musisz, ludzie dopytują o ten, o quiz z rancha, kiedy będzie. A, no to jutro powiem. Dobrze, to jutro nagrywamy, siema. Znaczy, no ale to wy musicie ustalić. No my ustalimy, tutaj już wiesz, Kobi wrócił, więc jutro robimy. Dobra, ja jestem gotowy. Dobra, siema. Nawet o 3 w nocy będę. Pamiętam. Elo, do jutra. Dobra, siema.